Z wyglądu przypomina połączenie zebry oraz żyrafy, chociaż bliżej mu do tej drugiej. Okapi jest jedną z największych atrakcji wrocławskiego ogrodu zoologicznego i zarazem jednym z najbardziej zagrożonych na świecie zwierząt. Jest to zwierzę rzadkie, grozi mu wyginięcie. Zresztą warto pomagać chyba wszystkim zwierzętom, nie tylko tym, które są już zagrożone. Okapi o imieniu Majko przykuwa uwagę zwiedzających ogród. Dlatego pracownicy wrocławskiego zoo postanowili zainteresować ludzi sytuacją tych zwierząt w miejscu, gdzie te leśne żyrafy naturalnie występują. Pomóc może każdy, oddając swój stary telefon. Zrobiliśmy akcję zbierania starych telefonów komórkowych, które można oddawać w punkcie obsługi klienta. Znajduje się tam specjalna puszka, do której możemy wrzucać ten telefon. Właśnie dlatego, żeby nie niszczyć naturalnego środowiska okapi, ponieważ minerały potrzebne do produkcji telefonów komórkowych znajdują się w ich naturalnym środowisku. Każdego roku na rynku pojawiają się zupełnie nowe modele telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, dlatego wrocławianie chętnie oddają swoje stare telefony. Jednak, jak twierdzą pracownicy zoo, akcją interesują się nie tylko mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska. Nie tylko ludzie przychodzą i wrzucają telefony bezpośrednio do puszki, ale również dzwonią z całej Polski i chcą je do nas wysyłać. Utarło się, że największym problemem dużych ssaków Afryki, w tym także okapi, są polowania na te zwierzęta urządzane przez tubylców. Główne zagrożenie leży zupełnie gdzieś indziej i jest ściśle związane z telefonami komórkowymi właśnie. Dużym bardzo zagrożeniem, chyba jednym z takich 10 zidentyfikowanych dla tych kluczowych dużych ssaków, w tym też naczelnych, to są po prostu nielegalne kopalnie, nielegalne wydobycie pierwiastków ziem rzadkich, bo często nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie w tej komórce, którą mamy, no to żeby ją stworzyć, nie wystarczy to, co jest w Polsce, nie wystarczy to, co jest w Europie, tylko musimy faktycznie pozyskiwać pierwiastki ziem rzadkich, które występują na przykład gdzieś w Kongo, w Afryce. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży na recykling zebranych telefonów komórkowych pomogą ratować zagrożone siedliska okapi. Jeszcze do jutra można posłuchać opiekunów tych zwierząt, które opowiedzą o ich zwyczajach i przy okazji oddać stary, niepotrzebny telefon. Kacper Kowalczyk, Echo 24.